Hej wszystkim, tu Eni. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was zakupy, które już obiecałam w ostatnim haulu. Takie zbiorcze z miesiąca maja. I będą to zamówienia z Zielonych Kotów, z Allegro i ze sklepu Craft for You, które robiłam jako pierwsze w tym sklepie. Bo te, które Wam pokazywałam ostatnio, no to już były jako drugie, tylko troszkę tak pozmieniałam kolejność filmików, żeby było bardziej na świeżo. Także zapraszam do obejrzenia, może znajdziecie coś dla siebie. Jak to zwykle u mnie ostatnio bywa, zrobiłam sobie znowu zamówienie w Zielonych Kotach. I właściwie były dwa powody tego zamówienia. Pierwsze, co to są płytki, a drugie to jest coś, o czym Wam powiem za chwilę. Ja ten zakup sobie już odkładałam długo, długo, bo akurat zakupy w Zielonych Kotach, jak wiecie, robię często, ale tak wiecie, nie tym razem, nie tym razem, ale że tym razem już robiłam mniejsze zakupy, bo już nie takie typowo skrapowe, więc stwierdziłam, że sobie je w końcu dorzucę do koszyka, bo jest już najwyższy czas, żeby je kupić. Ponieważ moje już w pewnym momencie zaczęły mnie tak irytować, no już ostatnimi czasy coraz bardziej, bo zaczynają mi po prostu się odbijać na wykrojonych elementach, jakieś tam kreseczki, nie kreseczki, te ścinki mi wchodzić między płytki, za każdym razem muszę praktycznie czyścić te płytki. No i jeżeli już się tak robi, no to już jest ten moment, kiedy już je trzeba po prostu wymienić i już nie udawać, że jeszcze posłużą, no bo naprawdę już też są powyginane i gdzie niegdzie czasami nie dotknie gdzieś, ale teraz już nadszedł ten moment, kiedy już trzeba było je kupić w końcu, zainwestować. I w sumie się cieszę. Myślę, że teraz będzie łatwiej, szybciej czyścić i czemu Wam otwieram? Bo chciałam Wam zwrócić na coś jednego uwagę. Że teraz te płytki są jakby, mają takie zakończenia, takie na dół. Podobnie mają właśnie te płytki z maszynki z Actiona. I to mnie troszeczkę też zdziwiło. W ogóle mi się wydają przez to jakieś takie troszkę cieńsze. Ale nie wiem. Bo te na przykład były proste, nie miały takich zakończeń, więc teraz to się troszeczkę tutaj zmieniło. Mam nadzieję, że będą dobrze cięły, tak jak te, i że to będą bez problemu pasować. Ja mam tą właśnie maszynkę, wiecie, standardową, nie żaden plus, ani nic takiego, bo też nie potrzebuję takiej dużej. No mam też tą malutką całkiem, ale no, tą malutką dopiero co niedawno kupiłam, więc tam mam płytki jeszcze jak nowe. Także taki mój zakup, ale żeby było jeszcze chociaż troszkę coś skrapowego, to wzięłam sobie właśnie z tych, weszłam sobie na promocje, które tam są i ten papier mi się spodobał, tak z pierwszych stron. Bo już tak nie chcę też wydawać na te skrapowe rzeczy, bo ostatnio już też poszalałam, więc tutaj nie wrzucam sobie nic już więcej. To jest taki papier z 13 Arts Wings of Freedom. On mi się spodobał jako taki gdzieś dodatek do jakichś albumów na czarnej bazie, bo ja bardzo lubię też motyle. Jakoś mi się tutaj on spodobał. Z drugiej strony jest jeszcze fajniejszy. Także sobie tak dorzuciłam. Wiecie, w tych promocyjnych to one były za jakieś tam grosze. Ale dlaczego zrobiłam zamówienie? Głównie też tym razem, skoro nie chciałam skrapowych rzeczy za bardzo kupować. Ostatnio też jakoś tam dokupuję sobie powoli do medii, żeby zacząć, ale też strasznie mnie ostatnio korci dokupaż. Właściwie od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiam, a do próbowania realizacji tego mojego właśnie postanowienia, żeby jednak coś tam spróbować, już mnie przekonało chyba serduszko, które dostałam od Marcy Dzieło, kiedy wygrałam u niej rozdanie. No cały czas na nie patrzę, cały czas powieszone jest nad moim biurkiem skrapowym i kurczę, korci mnie spróbowanie, bo bardzo mi się podoba. Też ta zakładka tak samo. I jeszcze też ostatnio rozmawiałam z moją mamą, też, że jej sąsiadka właśnie się tym zajmuje, więc mówię, kurczę, no nawet moja mama wiedziała, co to jest, więc mówię, kurczę, no fajnie by było w sumie coś zrobić. Jej się takie rzeczy tym bardziej podobają, jak jakieś szkatułki, nie szkatułki, więc nawet potem w prezencie dla mojej mamy, czy też właśnie dla mojej bratowej coś tam porobić byłoby
No fajnie, czy dla przyjaciółki, czy dla siebie samej, a nawet dla córci mam pewien pomysł, zaraz wam powiem. Także stwierdziłam, że kurczę, no już oglądam jakieś te filmiki różnych właśnie tutaj z różnych kanałów i tak mnie to korci. Też ostatnio sporo przeglądam na kanale Inspirello, tam też tak w miarę od podstaw jest pokazany ten dekupaż. Wydaje mi się to wszystko takie dosyć proste. Więc stwierdziłam, że takie pierwsze zakupy podstawowe sobie zrobię i popróbuję w wolnym czasie. Co prawda, tak gdzieś dopiero w okolicy bardziej końca maja, myślę, może się już uda, albo w czerwca, już pod koniec roku szkolnego, bo jeszcze teraz muszę skończyć na szybko jakieś takie te wszystkie albumy, które mam tam do zrobienia. Wiecie, dla siebie mogę w późniejszym czasie zrobić, ale te, które są na jakieś tam dane prezenty. Żeby w razie czego, jak się już w końcu będzie można normalnie spotykać, mam nadzieję, że to szybko jakoś minie, jednak cały czas, żeby mieć te prezenty już gotowe i jakieś tam przepisniki i tak dalej. Także kupiłam sobie pierwsze, co to lakier, bo klej do dekupaży, jak ostatnio właśnie robiłam zakupy, to sobie kupiłam już, bo już wtedy wiedziałam, że będę chciała jednak popróbować. A papier kiedyś dostałam taki do dekupaż od Ani, właśnie w wymiance, więc mam, choć też teraz sobie kupiłam serwetki, zaraz wam je pokażę, bo jednak takie serwetki wydaje mi się proste, już widziałam jak się to nakłada, więc chyba to będę pierwsze próbować. Jeszcze jak się nakłada ten papier, to jeszcze nie szukałam, ale sobie poszukam jeszcze co, gdzie, jak. Także lakier. Stwierdziłam, że wezmę ten z Pent Artu, bo właśnie w tutorialach najczęściej właśnie jego widzę, to jest taki matowy lakier, nie wiem, czy są mniejsze, większe, bo wydawało mi się na filmikach, że widziałam mniejsze, a mnie zdziwiło, że jest taki duży opakowaniu, 230 ml. Także fajnie. Także pierwsze, co to to. Drugie, coś z myślą i o mediach, i o dekupaż, to jest mata, taka właśnie, na której można sobie media rozkładać i różne farbki i potem to bez problemu podobno zmywać i to podobno schodzi. Ona jest w ogóle taka dziwna w dotyku. Ja sobie wzięłam tą małą, ponieważ no mini jest za mała, potem bym nie miała w ogóle miejsca gdzie co jak, a większa nie zmieściłaby mi się na moim biurku skrapowym, bo na opku mam różne, wiecie, pojemniki, gilotynę i tak dalej, więc co prawda jak robię większe projekty czy większe albumy, mam osobny stół, na którym się rozkładam wtedy, ale najczęściej też jak chcę coś zrobić, będę chciała coś na szybko, to nie będę chciała specjalnie wszystko tam ściągać sobie, robić miejsca, więc stwierdziłam na początek też, że taka mi wystarczy, ponieważ nie wiem, czy będę się tym na dłużej zajmować. A taka mata też nie jest najtańsza, także no są w różnych cenach różne rozmiary, ale stwierdziłam, że takie coś jednak muszę mieć, tak jak matę samoregenerującą do scrapbookingu, żeby sobie nie poniszczyć biurka i tak dalej. Także to taki myślę jest fajny też zakup, tym bardziej, że tak jak mówię, też mediami chcę się zacząć bawić. Także wzięłam sobie tą małą, bo jest mała, mini, średnia i duża. W takich rozmiarach występują, z tego co tam widziałam. Jeżeli chodzi też o malowanie, to czymś trzeba właśnie to robić. Także wzięłam sobie pędzelki, ponieważ ja mam tylko takie, wiecie, malutkie. Zastanawiałam się długo, jakie sobie wybrać, ale stwierdziłam, że poczytam sobie troszeczkę o nich w tych różnych opisach. I te były z takiej troszkę niby gorszej kategorii, ale zaś te były typowo przeznaczone do dekupaży, więc stwierdziłam, że w sumie na początek też nie potrzebuję jakichś nie wiadomo jakich pędzli na pierwsze próby, bo potem jak nie będę się tym zajmować, to szkoda będzie mi pieniędzy na to. Tym bardziej, że były takie, wiecie, fajne, fioletowe, więc... Więc w sumie nie jest najgorsze, te włosie całkiem fajne się wydają, takie masywne, fajne, więc ja na razie jestem zadowolona, ale zobaczymy już w używaniu, ale drugi na wszelki wypadek wzięłam sobie jeszcze z innej firmy, taki 3/4, który niby jest jakiś tam lepszy, lepszy niby ma włosie, bardziej też do mediowania, także zobaczymy, w sumie fajnie, bo przyszły mi w trzech różnych, jak widać, rozmiarach, od największego do takiego tego najmniejszego, więc fajnie wybrałam, myślę, na początek. I też wziąłam sobie te takie gąbki do tapowania, właśnie przez szablony farbek różnych. To też często fajny efekt daje w różnych takich przedmiotach do ozdabiania. Ja takie już mam, ale je używam do tuszu, więc tutaj będą przeznaczone tylko do dekupaż.
Ale wiadomo, jak się coś chce robić, no to trzeba mieć na czym robić. Więc pierwsze to sobie kupiłam taką bazę serduszko, właśnie dlatego, że mam serce od Marce Dzieło, to stwierdziłam, że też sobie wezmę właśnie, popróbuję na serduszku. Ostatnio też kupowałam taką małą zakładkę do książki, więc jeszcze mam takie coś, ale tam nie wiem, czy będę media próbować, czy dokupasz, zobaczymy. Jeszcze mam też szkatułkę, którą kiedyś córcia dostała od dziadków i jak była mała, popisała sobie je markerami, więc ja to schowałam, stwierdziłam, jak będzie większa, to sobie może sama pomaluję jakoś, czy ja je właśnie ozdobię. I stwierdziłam, że skoro ona jest drewniana, będzie idealna właśnie, żeby gdzieś tam nakleić jakieś elementy z serwetki i pomalować. I myślę, że będzie fajny efekt, także też to. Myślę też porobić jakieś mydełka, właśnie też widziałam tutoriale na to, więc zobaczymy, co mi z tego będzie wychodzić. Ale kupiłam sobie jeszcze taką szkatułkę, właśnie też w najmniejszym rozmiarze, bo i tak, wiecie, szkoda będzie, jak coś nie wyjdzie, ona i tak kosztowała 10 zł, także wzięłam już taką małą. Tym bardziej, że taka myślę, że fajna na prezent, idealna, żeby mieć na właśnie pierścionki, czy jakieś tam bransoletki, czy cokolwiek innego. Czy nawet dla siebie zostawić, zobaczymy już, jak to będzie. Jeszcze tak nie mam pomysłu, co dla kogo, bo najpierw chcę się w ogóle nauczyć. Także taka fajna szkatułeczka do ozdabiania. I jeszcze wzięłam sobie właśnie serwetki, bo myślę, że na początek będzie łatwo z serwetek właśnie sobie próbować różne rzeczy. I tak, pierwsze co to mam taką kwiatową, właśnie z myślą o takich projektach bardziej kobiecych. Dla mnie, czy właśnie dla mamy, czy dla bratowej, czy dla kogo tam. I takie jeszcze różyczki. To właśnie dla mojej córci. Takie urocze kotki. Ona uwielbia koty, więc myślę, że będzie jej się podobać, jeżeli mi wyjdzie. To już wzięłam też z myślą o świętach, bo mi się tak spodobało, że stwierdziłam, że wezmę sobie do przodu. Wiecie, zawsze jak mi nie wyjdzie, to zawsze komuś można do wymianek dołączyć, jak nie będzie mi się jednak to podobać, więc takie też serwetki nie są jakieś bardzo drogie, więc stwierdziłam, że sobie wezmę, ale no, wydaje mi się to dosyć łatwe, więc chyba no, wydaje mi się, że nie będę miała z tym jakiegoś tam większego problemu, jeżeli chodzi o jakieś takie proste ozdabianie. Tu jeszcze takie kwiatuszki. Tu fajnie właśnie sobie osobno, czy właśnie jakieś mydełka, czy nie mydełka, osobno właśnie elementy sobie wycinać. Tak samo z tymi też właśnie na święta. One są jakby specjalnie właśnie, żeby dany element tylko sobie wziąć. Kolejna to jest taka bardziej vintage, czyli coś dla mnie. I oczywiście kolejna, coś z myślą bardziej na moje projekty, wieże Eiffla, kwiaty i te kolory, to wszystko coś, co ja lubię. A tą to w ogóle jako pierwszą wrzuciłam do koszyka. No nie mogło się bez fioletu obejść. Więc piękna tak samo jest. No i jak zawsze, zielone koty przysłały mi gratisy. I coś, co już mnie nie zdziwiło absolutnie, to jak zwykle zawieszki. Te kury i te rączki. Więc mam już naprawdę tego sporo. Ale właśnie co mi się spodobało, to, że też w tym sklepie zwracana jest uwaga, co się kupuje, bo tak jak zawsze zamawiam sobie skrapowe rzeczy, to dostaję jakieś papiery, jakieś tam. No, właśnie zawieszki, jakieś tam wstążki, czasami jakieś tam kwiatuszki, to tym razem dostałam coś typowo do dekupaż, czyli taką fajną, zabawną serwetkę z taką lamą, też bardziej na zimę. Śmieszna jest, także na pewno też gdzieś sobie ją, myślę, użyję. Więc jeszcze jedna serweteczka i coś, co mi się bardzo spodobało i bardzo się ucieszyłam. Takie właśnie fajne serducho do ozdabiania, więc mam jeszcze jeden element do moich pierwszych prób. Dokupasz. One jest takie fajne, wykrzywione, i powiem wam, że one mi się jeszcze bardziej podobały od tego, co sobie właściwie zamówiłam, bo po pierwsze jest jaśniejsze, więc myślę, że łatwiej będzie pokryć. Większe i grubsze, i w ogóle takie. Bardziej wolę właśnie taką niż taką płytę. Bardziej to jest ta chyba MDF, nie wiem, ja się na tym nie znam. To bardziej takie, wiecie, gładkie, jak są jasnego drewna. Więc bardzo też dziękuję za gratisik, ja się bardzo z niego cieszę. Także co, no będę ćwiczyła, także trzymajcie kciuki, żeby mi tam coś wychodziło. Tylko tak jak mówię, jeszcze troszeczkę musicie poczekać. Ja już chciałam to mieć w domu, bo może mi jednak najdzie i będę chciała coś tam wcześniej poćwiczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Więc no, będę się bawić, jak tylko właśnie będą gdzieś tam pod koniec już wakacji, znaczy pod koniec roku szkolnego, jak przyjdą wakacje, to już na pewno będzie mniej projektów, bo wtedy nikt u mnie nie ma żadnych urodzin i różnych innych okazji, także wtedy będziemy się bawić, choć też nie wiem, czy tak do końca, bo teraz tak mówię, a potem przyjdą wakacje, ładna pogoda i wiecie, jak to będzie. Może też być tak, że prawie w ogóle nie będę siedzieć w domu i skrapować. Bo ja mam nadzieję, że tego wirusa się jednak pozbędziemy jak najszybciej i będzie może normalnie funkcjonować w wakacje, no ale zobaczymy, jak to będzie. Także to są zakupy w zielonych kotach, ale jeszcze wam chciałam coś pokazać. No i to, co wam chciałam jeszcze pokazać właśnie, to są zakupy z Allegro od sprzedawcy, którego już wam nieraz polecałam, ale też wam znowu dam linka, jakby ktoś nie oglądał wcześniejszych zakupów, bo ja od niego zawsze kupuję sobie papiery. Jestem z nich bardzo zadowolona i wiem, że nie tylko ja, bo tutaj z kilkoma już dziewczynami rozmawiałam i się okazało, że też od niego zamawiają. I powiem wam, że teraz zamówiłam sobie głównie nie po to, żeby mieć na jakieś strony, bo ostatnio już takie właśnie sobie bloki kupiłam, by mieć na strony albumowe, na maty, na zdjęcia i tak dalej. Tylko teraz z myślą na papier do wydruku, żeby sobie wydrukować pewne papiery, o których tam będę wspominać, albo będzie jeszcze w tym filmiku dograne, ale chyba nie, bo myślę, że zrobić osobny filmik. Ale co wam na razie jeszcze nie powiem. Także kupiłam sobie znowu właśnie taki, bo potrzebowałam standardowo. Ja właśnie na nim najczęściej drukuję papiery. I właśnie potrzebowałam A3. Więc głównie dla tego bloku też A3 zrobiłam sobie to zamówienie. No ale tak jak ostatnio wspominałam, że jak tylko będę robiła zakupy u niego znowu, to sobie na pewno dokupię perełki, bo ostatnio kupiłam złote, już sobie je sprawdziłam. Wtedy nie chciałam kupować więcej, bo nie wiedziałam, czy będą właśnie takie fajne, wypukłe, faktycznie 3D, bo jednak tych perełek, no to z nimi różnie bywa. One kosztują tam u niego niecałe 9 zł, 8 z czymś, więc też w przeciwieństwie do Nuvo, no są trochę tańsze, więc wolałam sobie najpierw sprawdzić. Jednak z tych złotych byłam bardzo zadowolona i że fajnie wyszły i jeżeli chodzi o kolor, więc zamówiłam sobie całą resztę kolorów, które miał. Czyli takie różowe. Ja mam całkiem inny różowy z Nuvo, bo to jest bardziej taki łososiowy, ten, który ja mam, więc takiego różowego nie miałam. Do takich dziewczęcych szczególnie projektów dla dziewczynki super. Potem standardowe białe. Myślę, że to jest, no to najbardziej się przydaje. I takie szare, bardziej o męskich już projektach. Tu tylko się uszkodziło, bo właśnie tutaj znaczy bardzo dobrze, bo było tutaj obklejone taśmą, żeby się nic nie odkręciło, nie wylało, więc tutaj przy ściąganiu tej taśmy trochę mi się urwało, ale no, także to są te, jakby ktoś się zastanawiał, z Happy Color. No, także bardzo fajne są. Ja je lubię. Mnie się podobają. Ale oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze kleje. Bo ostatnio on miał Magica. Magica już nie ma. Przynajmniej teraz nie było, jak ja zamawiałam. Chociaż często ma. Ale miał jakiś taki inny klej szkolny, czego nigdy nie używałam, z OK Office. A ma taką samą końcówkę jak Magiki, to można sobie tą precyzyjną końcówkę przekręcić. Zobaczymy, czy nie będzie fajny. I przy okazji kleju chciałam wam powiedzieć o tym kleju Magiku w plastikowej butelce, bo na pewno już o nim słyszeliście. I ja już go sobie teraz wytestowałam ostatnio do kartek i powiem wam, nie. Nie nadaje się zupełnie, jeżeli chodzi oklej dla nas skraperek, bo jest zupełnie inną ma konsystencję. Ciężko mi tak opisać, wiecie, jak tego nie widzicie, ale mam wrażenie, że on jest taki jakiś taki zbyt mokry, zbyt taki no właśnie nie rozlewający się, bo tak się wydaje, że będzie taki się rozlewał, ale jeżeli go chciałam rozmazać palcem, nie. Magic normalnie mi się fajnie rozprowadza po kartce, bo ja zawsze jak nałożę sobie tą kreskę na papierze, to sobie fajnie go rozsmarowuję, żeby nie było właśnie tej takiej linii potem. Głównie to mówię o cienkszych papierach, które tutaj bardziej na nich widać. Natomiast ten po prostu się tego jakby nie dało rozmazać, tylko cały czas była ta kreska i wiecie, i to zupełnie jakby coś było innego. A poza tym ma niby tą precyzyjną końcówkę, ale on się tego kleju tak nakłada dużo więcej niż byśmy chcieli.
I jedyny plus jest to, że faktycznie nie wycieka. Jak nie zakręciłam, mógł sobie leżeć i nic się z nim nie działo. No i faktycznie na pewno nie będzie pękał, no bo wiadomo, jest w plastikowej butelce. Ale na ogół wolę uważać, żeby mi Clay Magic nie pęknął już zakręcać po prostu niż to. Ja już buteleczki też miałam do tych klejów, przelewałam sobie, ale nieraz mi coś igły utknęły, więc jeżeli tam chcecie mi doradzić, że są buteleczki, dziewczyny przelewają, wiem. I jedyne, co jeszcze myślę, to sobie zrobić, kupiony mam ten klej, tylko najpierw muszę go zużyć i go powoli zużywam, z tego actiona, z tej buteleczki, bo tam, tak jak Asia Szulik pokazywała, że można sobie przekręcić buteleczkę i po prostu, wiecie, zamienić końcówkę z naszego kleju Magica na klej na gorąco, przykleić do tamtego i mamy fajną buteleczkę. To jeszcze tego nie testowałam, więc tutaj nie mogę się wypowiedzieć. Może właśnie to pomoże, żeby mieć i fajny klej i żeby nie wyciekał. Ale tamten plastikowy klej znowu będzie fajny dla dzieci. Ja wam w ogóle o nim opowiadam, a wam nie pokazuję. Poczekajcie, bo może ktoś nie wie, jak wygląda. Chodzi mi o taki, jak widzicie, on jest w takiej plastikowej butelce, ma taką końcówkę, ale jak widzicie, ona jest tutaj już szersza. Strasznie mi się nie podoba, ale znowuż dla dzieci jest świetny, bo taki klej, jak mamy, wiecie, w takiej normalnej tubce zakręcę, coś takiego jak to, tylko szersze, no to dzieci muszą nakładać na jakąś kartkę i sobie palcem albo pędzelkiem nakładać, bo wiadomo, że tego się za dużo nakłada, więc dzieciom łatwiej jest właśnie z taką precyzyjną też końcówką nakładać, ale znowu dzieci mają to do siebie, że nie zakręcą tej końcówki od razu, no i całe im to wycieka, no nie? Więc wtedy dla dzieci taki klej się sprawdzi, no bo dzieci nie potrzebują nie wiadomo jakiego kleju, wiadomo, byleby przykleić, więc tak, jak dla dzieci, jak najbardziej taki, bo mają i fajną końcówkę i się nie wylewa, więc myślę, że to jest bardziej stworzone właśnie z tą myślą. Może właśnie dla dzieci, żeby było im łatwiej, no bo klej tak naprawdę magiczny i wszystkie takie, no to są raczej z myślą też stworzone, myślę o dzieciach. Przez to mają takie, wiecie, jakieś czarodzieja tu i tak dalej, namalowanego dziecięce, a nie wiadomo co innego, także... Także myślę, że to po to zostało stworzone, bo jako dla nas to się, myślę, nie sprawdzi. Także chciałam wam tutaj szybko też powiedzieć przy okazji tego filmiku o tym kleju, bo już sprawdziłam, więc mogę się wypowiedzieć. I jeszcze dwie rzeczy, jakie zamówiłam, to po to dosłownie tak tylko przy okazji, no bo wiadomo, tu głównie te papiery kupowałam. To miał takie fajne cekiny, właśnie w takim fajnym kolorku, mało spotykanym. Takie cappuccino, latte, takie wiecie, kawowe. Myślę, że do fajnych vintage'owych projektów, bo ja nie używam tylko cekinów do shakerów, ale też często na kompozycjach zamiast naklejek czy właśnie perełek, to czasami sobie nakładam cekiny, więc też fajnie mieć taki kolorek. I jeszcze wziąłam sobie taki pędzelek z Astry, do właśnie z myślą o mediowych, jakbym coś chciała większego nakładać, ale już go oglądałam i nie za bardzo jestem zadowolona, bo strasznie włosie stąd wychodzi, o widzicie. Więc podejrzewam, że będzie beznadziejny, ale może coś tam będę chciała nim pokryć. No trudno, już mam, także myślałam, że będzie jakiś taki, wiecie, fajny, bo taka rączka większa, troszkę grubszy, ale podejrzewam, że niezbyt będzie fajny. No ale już kupiłam, to trudno. No i to są zakupy właśnie z Allegro. I jeszcze mam teraz jedne. O ile nie będzie więcej, zobaczymy. Kolejnym sklepem, w którym zrobiłam swoje zakupy, jest Craft for You. I tam zrobiłam zamówienie przez Anię, która pokazała właśnie tam różne papiery w promocji i skusiła mnie. Także no, trzeba na kogoś zwalić, słuchajcie. Nie no, żartuję. Tak naprawdę bardzo jej dziękuję, że mi o tym sklepie powiedziała właśnie, że są takie fajne promocje, bo faktycznie weszłam i sporo były przecenione przeróżne papiery. Też ostatnio przegapiłam, jak wyprzedawali wszystko z Esu Floresów, bo ten sklep teraz już zamknęli niestety, więc mamy o jeden sklep mniej. Także też fajnie, że mi powiedziała tutaj, że są takie fajne promocje. Nie wiem właściwie czemu, bo mam nadzieję, że też nie wyprzedają i nie zamykają sklepu, nie myślę, że to akurat to nie, ale no były zniżki, głównie na papiery z Mintaja, także postanowiłam, że też troszeczkę sobie póki są naprawdę w fajnych cenach, same papiery kupię, bo już wiecie, nie chciałam tak nie wiadomo jak szaleć, więc sporo kupiłam. I tam była taka śmieszna sytuacja z tym sklepem,
że kupiłam sobie dużą kolekcję, bo tak to kupiłam pojedyncze arkusze i tylko jedną kolekcję, na której mi zależało do mojego albumu takiego, który chcę sobie zrobić z podróży, ale nie będę tam Wam więcej o nim mówić, bo bym przedłużała, jak zrobię ten album, to wtedy Wam będę opowiadać. Ale niestety, no, przyszedł mi mały bloczek. Ja tak się zastanawiałam właściwie, no, czy jakaś pomyłka ze sklepu, czy co, ale nawet na fakturze te, wiecie, jak zaznaczają ptaszki, gdzie co już jest, to tam nie było tego ptaszka. I tak pomyślałam, że może, no, nie mieli dużego, no, zdarza się, że gdzieś tam się w sklepie bywa czasami tak, że niby można kupić, jest dostępne, a potem się zamawia i czegoś im tam brakło. I po prostu zamiast tego dali mi mały. No, ale mówię, tu mały bloczek, a duży przy albumie to jest jednak znacząca różnica. Ja nawet pisałam potem z Anią o tym i ona mi powiedziała, że tam jest bardzo sympatyczna obsługa, żebym do tego sklepu zadzwoniła, bo na pewno da się to jakoś wyjaśnić, na pewno przyślą mi tą kolekcję. No i faktycznie przedzwoniłam i bardzo sympatyczna obsługa, bardzo fajna i zaraz mnie przepraszali, zaraz mi powiedzieli, że na swój koszt doślą duży, że właśnie od rana szukali, komu błędnie zostało wysłane, bo został im duży blok, którego nie powinny już mieć, duża kolekcja, a jest za mało tych mniejszych i że widocznie jakaś pomyłka nastąpiła i że dlatego doślą mi na swój koszt, a małe mam sobie zostawić w gratisie. Także fajnie, bo okazało się, że mam więcej tej kolekcji i dzięki temu będę mogła spokojnie szaleć albo zrobić sobie coś osobnego, jeszcze jednego, jakiś mniejszy projekt, czy jakieś kartki dla kogoś, kto lubi podróże. No zobaczymy, bo mam teraz małą kolekcję i dużą. To jest ta taka Wanderlust. Ona mi się już jakiś czas podobała i zastanawiałam się. I tak naprawdę to się troszkę ze sobą z tą kolekcją gryzłam, bo jednak było dużo taniej. Bo to nie wiem, chyba zamiast 30 to kosztowało 18, coś takiego, no duże zniżki były. Ale kusiła mnie też, do tej pory mnie kusi ta nowa kolekcja od Zuju i właśnie też taka podróżnicza. No ale stwierdziłam, że póki taka fajna promocja, to sobie kupię tą, a może w przyszłości znowu tą od Zuju, no, bo tutaj to naprawdę opłacało się. Także wzięłam sobie coś takiego. Tym bardziej, że ta mi będzie bardziej klimatycznie pasowała do tego, co mam zamiar zrobić i może dużej kolekcji nie będę Wam już otwierać, bo to by za długo trwało, tym bardziej, że jest identyczna jak ta, tylko tu mamy każdego papieru po dwa arkusze, a tu bodajże po cztery, wiadomo, w gratisie te elementy do wycięcia większe, dlatego też mi chodziło o te elementy, że tutaj będzie znacząca różnica. I mały bloczek prezentuje się tak, że są te elementy, ale malutkie, więc mało z nich lubię korzystać. No i potem mamy te takie karty, no i tego jest aż po cztery. Tu potem mamy taki papier i takie globusy z walizkami. Tu mamy takie kwiaty piękne i też właśnie bardzo podobny papier z tyłu. Ona jest taka sama jak ta duża, tylko jest pomniejszona wersja. I tu mamy teraz taki samolot i tutaj taką fajną grafikę, a z drugiej strony jest takie niebieskie znowu tło. Te tła jakoś tak mało mi się podobają akurat. A tu jest coś takiego. I tu w tle fajnie mamy wszystko, kontynenty różne zaznaczone. I tu jest też jakaś taka jakby mapa, coś takiego w takich brązach. I tu znowu też taka mapa, tylko bardziej w niebieskich odcieniach. I z drugiej strony coś takiego. Taki autobus. No i też te elementy, więc fajna nawet kolekcja. Zobaczymy, jak się sprawdzi z moim pomysłem, czy w końcu jej użyję, czy zrobię z tego osobny album w ogóle z jakichś tam innych wyjazdów. Bo ja mam kilka pomysłów na przeróżne albumy z różnych naszych podróży, ale jeden to będę wyjątkowo robiła taki dla siebie, ale to jak zrobię. I przy okazji, jak jesteśmy już przy tej kolekcji, to dokupiłam sobie jeszcze dodatkowo te karty, bo nie wiedziałam właśnie jakoś, że w dużej też są te karty. Jakoś tak, nie wiem czemu, mi się tak wydawało, że tego nie ma, no ale też się gdzieś wykorzysta.
I w ogóle z tego sklepu dostałam bardzo fajne gratisy, także bardzo się z nich cieszę, dlatego też tak nie chciałam pisać, już pytać o ten bloczek, ale właśnie Ania mi mówi, że kurczę, no to jest duża pomyłka, że może się po prostu pomylili i żebym zadzwoniła, więc faktycznie zdarzają się, bo tak, gratis dostałam taką fajną torbę. Ja bardzo lubię takie torby, czy na zakupy, czy gdziekolwiek, właśnie z napisem Craft for You, także fajna ta torba. I z tego, co mi Ania mówiła, oni przy każdych zakupach taki gratis dodają, więc fajnie. Takie tagi, ich jest 10, już są zabezpieczone tymi oczkami, także też do wykorzystania. Do tego taka paczuszka z podziękowaniami za zakupy i z cukierasami. Także dzieciaki się ucieszą. I gratis dostałam jeszcze sporo arkuszy papieru. Plus taki, który już też kiedyś dostałam w jakimś sklepie, bo to są nie do sprzedaży, ale zapewne je znacie, bo to już jest od dawna. No więc mam jeszcze jedną, także fajnie. Tu jest coś takiego. Także to jest pierwszy, a tu gratisowo jest troszkę tych arkuszy, więc zdziwiło mnie, że tak dużo i bardzo mnie to ucieszyło oczywiście. I pierwsze co, to jest coś, co też zamówiłam, więc będę miała więcej, ale fajnie, bo takie coś można i na kartkę urodzinową użyć, i do jakichś albumów takich słodkich, i do przepiśników, także tego arkusza akurat nigdy nie za wiele, na pewno mi się przyda, bo może i właśnie jakąś kartkę z tego też zrobię, zobaczymy. Takie słodkie właśnie babeczki, z drugiej strony jest ten, takie napisy, ale to bardziej ta strona mi się podoba. I taki arkusz z takimi kartami. I tą też sobie zamówiłam, więc też będę miała ich więcej. One akurat, te papiery były po 65 groszy, więc ja też sobie podwójnie większość zamówiłam papierów, niektóre, te takie właśnie najtańsze. I dodatkowo jeszcze dostałam tych, których akurat nie zamawiałam. I nie wiem czemu, bo ja właściwie te torciki na przepiśnik sobie pozamawiałam. Może nie na ten, co teraz będę robiła, ale na jakiś tam inny, bo mi się po prostu graficznie bardzo spodobały, ale to jest też bardzo fajna, taka słodka kolekcja, więc może coś z tego zrobię. Zobaczymy, bo można to połączyć z innymi takimi pastelowymi, fajnymi, różnymi kolekcjami i myślę, że też na jakiś mniejszy albumik, czy choćby harmonikowy, będzie fajnie się prezentować. Tu są z tyłu napisy, tu mamy takie piękne kwiaty. To jest w ogóle Celebration. No nie wiem, jak się to czyta, ja z angielskiego za dobra nie jestem. Więc tak się prezentuje. Bardzo fajne. Jak widzicie, sporo gratisowo tych arkuszy dostałam. Piękne, śliczne są. Także bardzo dziękuję też za gratis, bo mnie wyszedł ten gratis trochę spory, łącznie z tym małym bloczkiem pomyłkowym, także tak, dlatego też wam mówię, że jak coś wam źle, coś się prześle, to nie zawsze jest czasami niedopatrzenie i warto sobie przedzwonić, bo wiecie, zdarzają się pomyłki przy wielu zamówieniach, ale tu bezproblemowo dostałam to, co zamówiłam, nie było żadnych problemów, także bardzo też fajny sklep. Spodobało mi się, jak sprawa została załatwiona. No i teraz wam pokażę już papiery, które zamówiłam, prócz tej kolekcji. Wziąłam sobie tą Dear Diary, bo z tego teraz robię właśnie album. Więc z tyłu jest taka, ona jest bardzo podobna do Ery Techniki, ale chodziło mi o tą piękną kwiatową stronę. Ja mam mały bloczek z tego, więc tak mówię, jakiś arkusz dodatkowo się przyda. I jeszcze ten arkusz wziąłam z tej kolekcji, z takimi kartami, bo je można właśnie też na karty dodatkowe do albumu użyć. Z tyłu są takie dechy, także zobaczymy. Tutaj mamy takie właśnie na Dzień Ojca, ale nie tylko, bo na przykład tu mamy Happy Birthday, też takie fajne na urodziny, do wykorzystania. Tu samą taką grafikę i oczywiście napisy. Więc na Dzień Ojca można coś fajnego z tego zrobić, czy na przykład moje dzieci.
Później z tyłu są takie ala żaluzje, więc niespecjalnie, ale tu jest znowu napis. Zawsze to są w tej. Z tego Kaiser Craft zawsze mają właśnie te paseczki, jakieś napisy, więc też można fajnie wykorzystać nawet taki ścinek, więc to jest fajne, chociaż te arkusze są akurat troszkę droższe zawsze, więc właśnie dlatego, że było troszkę taniej, to wzięłam. I takie elementy do wycięcia Farm Life. Właściwie nie wiem, do czego je wykorzystam, wzięłam sobie, bo mówię, może gdzieś tam będę chciała coś komuś zrobić. Fajny arkusz w promocji, to mówię, biorę. Potem też z Kaiser Craft takie fajne tło z różnymi zdjęciami miejsc. I to też właśnie na mój album podróżniczy, bardzo mi się to podoba. Czy nawet sobie wyciąć z tyłu na maty na zdjęcia. Będzie fajnie wyglądało, zwłaszcza, że z drugiej strony mamy taki czarny, brokatowy. Tutaj sobie można naokoło, czy wiadomo, potem zakryć matą na zdjęcie i też nie będzie widać, a będzie fajne tło. Ono się tak fajnie mieni takim brokatem jakby. Są takie bloki, też można to wykorzystać. No spodobało mi się, więc wzięłam aż dwa. Potem taki arkusz z elementami znowu z Lovely Day. Też taka słodziutka kolekcja. Bardzo. Z tyłu mamy takie coś. I tu kilka właśnie też arkuszy. Właśnie mówię, na jakieś kartki, na jakieś małe albumiki, takie wiecie, czy jakieś folio, czy jakieś takie inne. No zobaczymy, warto mieć takie. Potem przyjdzie jakiś projekt i mamy fajne papiery. I póki były w promocji. I oni podobno co jakiś czas mają takie różne promocje, więc warto zaglądać. O, tu takie fajne dechy, bardzo fajne takie odcienie przechodzenia z różu w żółty, w fiolet, w takie no różne. Ja w ogóle wcześniej tej kolekcji za bardzo nie widziałam. Czy może widziałam, ale nie gdzieś tam na pracach gotowych, ale tak arkuszy osobno jakoś nie trafiłam. A kolory mi się podobają w ogóle. Tu jeszcze sobie wzięłam z tego takie karty. I kolejne to jest z kolekcji Marina. To też do mojego albumu i dokładniej to, że znowu do albumu z podróży do Grecji, bo takie kolory Grecji i na pewno coś będę kombinować. I pierwsze to takie elementy i powiem wam, że jak morskie klimaty nie do końca do mnie przemawiają, to ta kolekcja strasznie mi się podoba i może ona mi się nie podobała gdzieś, jak ją widziałam właśnie na internetach, ale jak do mnie już przyszła i zobaczyłam ją na żywo, to bardzo mi się spodobała. Więc nie żałuję. Ciężko będzie to tylko gdzieś w albumie, żeby tych grafik nie obcinać, umieścić. I jeszcze jak zrobię taki bardziej A4 album, znaczy może nie A4, ale taki wiecie, bardziej prostokątny, no to jeszcze może gdzieś da radę i tutaj zdjęcie, ale w tym na przykład no to już będzie ciężko, chodzi mi tutaj, bo tu to jeszcze też jak gdzieś da się to umieścić. Ewentualnie na okładkę by jeszcze poszło. Nie, ale to też by musiał być duży i przycięte tu. Także z tym trochę tu takie młodeczki papierowe. Kolejne znowu z tego Kaiser. Tu są takie różyczki, a tu takie coś. I to sobie pomyślałam, że sobie wezmę, bo to było za złotówkę, że sobie potnę i dołożę do mojego żurnala, bo tu fajnie można pisać, a jest bardzo, bardzo takie ładne. I tu jeszcze można napis wykorzystać, także sobie tak dołożyłam. To znowu wzięłam, ponieważ ostatnio też dwa arkusze w gratisie dostałam, chyba w Zielonych Kotach, więc stwierdziłam, że sobie dobiorę kilka takich papierów, też na jakiś taki mini album, gdzieś czymś można połączyć i będzie jak znalazł, bo one mi się też podobały, nawet te papiery. I kolejne to są Together.
też kilka sobie wzięłam. Tu sobie podwójne wzięłam arkusze, bo to są też te z tych tańszych. Tu takie z balonami, ptaszki, też może z jakichś podróżniczych. To jest to samo. Tu jest coś podwójne. Śmieję się, bo teraz mrówki widzę. Ci, co oglądali haul u Ani, to wiedzą, o co chodzi. Albo oczy. Pozdrawiam was. Tych, których to dotyczy. O. I karty takie. Tu fajne, że są miejsca na zapisanie. I jeszcze mi się spodobała ta taka świąteczna. Już w tym roku też zastanawiałam się w ogóle nad tą kolekcją, ale miałam już inne, więc i dużo tych papierów z Action, więc nie kupowałam, ale mówię, na kartki jakieś same chociażby, czy też do jakiegoś albumu połączyć, bardzo ładne papiery. I też takie, to właśnie bardziej na kartki. Tu z takimi esencjami, bardzo ładne. I też może się gdzieś do jakiegoś kalendarza przyda. No i ja właśnie sobie wziąłam te babeczki, też dwa arkusze i dwa, i nie, ty akurat wziąłam jeden i dobrze, bo dostałam jeszcze jeden w gratisie. No więc takie przeróżne papiery, także możecie sobie zaglądać, bo tam są podobno bardzo często promocje, więc warto sobie zajrzeć, można coś fajnie trafić. No te z Mintaja naprawdę, te małe bloczki to w ogóle by wtedy, kiedy ja zamawiałam, po niecałe 10 zł nawet. Więc naprawdę jak na Mintaja, to wiecie, dość tanio. No i zobaczymy, czy jeszcze będę coś dogrywać, czy nie. Bynajmniej to są na razie takie zakupy. Jak coś, to papa. No i jednak wam jeszcze coś na szybko dogram, ale dosłownie tak na chwilkę, bo moi rodzice ostatnio mi przesłali paczkę z prezentami też, różnymi też dla dzieci i kilkoma rzeczami dla mnie. Tak więc też dostałam to, co mi już jakiś czas temu obiecali, bo kupili mi, no jakiś czas temu było to w Lidlu, takie różne tekturki i też mama poznała kilka jakichś tam różnych rzeczy w domu i też mi przysłała. Także tylko na szybko wam chciałam pokazać, co. I tam były takie urocze, kolorowe motylki, bardzo fajne. Na pewno nieraz mi się przydadzą do wielu projektów. Jak wiecie, motyle lubię. Później takie kwiatuszki. One nie są, jak widzicie, jakieś bardzo grube. Do tego, bo to było w ogóle w okolicy Wielkanocy w Lidlu, to takie fajne króliczki z pomponikami. Bardzo fajne. Myślę, że na drugi rok do wielkanocnych projektów będzie jak znalazł. I jeszcze takie serduszka. One są takie bardziej takie bordowe troszeczkę, takie ciemniejszy czerwień. Właśnie takie i te środki i tu, no. No bardzo fajne, strasznie mi się spodobały. Także fajnie. Do tego słuchajcie, że dostałam takie trzy duże serwetki, one są jak pod tort. Nie trzy, tu jest więcej, tylko one, patrzcie, teraz dopiero się zorientowałam. One są sklejone ze sobą, nie wiem nawet ile tu ich jest, ale sporo. Bo już tu widzę dwie, tu są kolejne dwie, widziałam. No kilka, tylko one, widzicie, są jakby posklejane, muszę poodrywać później. Także fajne, myślę, na jakąś okładkę albumu, czy na żurnal, nawet na pół gdzieś, wiecie. Czegoś takiego właśnie no, potrzebowałam przy robieniu tego junk journala, ale no niestety nie miałam, a widziałam to nieraz na filmach, różnych pracach innych, także fajnie, bo można sobie gdzieś to tam użyć. I słuchajcie, jeszcze znalazła taką tekturową jakby bombeczkę, także fajnie, bo gdzieś do świątecznych prac mogę sobie to urwać, sznurek też do czegoś innego wykorzystać i to gdzieś też dać na kartkę, na okładkę, czy gdziekolwiek. I też mi jeszcze przysłała taką tekturkę z kwiatuszkami, bo gdzieś miała do jakichś kwiatów doczepione, więc tak odczepiła, bo mówi, ja tekturki lubię, także też do wykorzystania.
I jeszcze troszeczkę jakieś tam koronki, nie koronki, takiej zielonej, fajnie nie mam w takim kolorze w ogóle. Także też czy do journali, czy do właśnie innych jakichś prac, bardzo fajna. Aż dwa takie kawałki mi dała, także fajnie, super. I jeszcze a propos wcześniejszego dekupaż, powiedziałam jej właśnie, że będę się tym zajmować i że może mi gdzieś z różnych kompletów serwetek odkładać. I już w tych, co miała, to mi poodkładała różne jakieś tam serwetki, więc między innymi mam takie urocze, no, takiego uroczego baranka z żonkilami też na świąteczne prace. Później takie jajeczka, jakieś tam kurki, takie właśnie o, tu gdzieniegdzie po kilka jest, gdzieniegdzie je pojedynczo, tu jeszcze takie fajne takiego fajnego królisia, motylki. Następne to są takie kwiaty, a te znowu są z takiego dziwnego materiału, takie w ogóle są sztywne, nie wiem jak to się sprawdzi, to są takie limonki, jest ten wzór, nie wiem, no. Może coś tam wymyślę, ale ten mi się podoba. Bardzo ładne. No, także z tego można fajnie coś zrobić. Jak widzicie, to ma taki troszeczkę... Trochę inne te serwetki są niż takie zwykłe. Także zobaczymy. Będę się bawić. Zobaczę, jak się w ogóle jakiekolwiek serwetki sprawdzą się na tym. W ogóle, wiecie, kompletnie nie znam na razie, więc tak jak z mediami po kolei, małymi kroczkami, ale warto. Warto próbować, bo już wam powiem teraz, bo wcześniej te zakupy z początku to troszkę sobie wcześniej nagrywałam i tam jeszcze mediów nie robiłam, a teraz kurczę, no tak się zakochałam w tych mediach, jak już drugą pracę teraz zrobiłam, właściwie trzecią, gdzieś tam, gdzie było więcej mediów, ale teraz już typowo album mediowy i wsiąkłam, także warto próbować. A ja już wam do tego filmu nie będę na pewno już nic dogrywać, bo i tak ten filmik będzie dosyć długo trwał, także się na dzisiaj z wami żegnam. No i czekajcie, bo w następnym filmiku będzie właśnie album mediowy, także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak mi to wyszło, to serdecznie zapraszam. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!